Witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym personalnym sądzie ostatecznym. Ja się nazywam Bóg, po mojej lewej stronie znajduje się moja osobista asystentka Basia, a po prawej Sławek albo ewentualnie Dariusz Jabłek. Zanim co po niektórzy z was zaczną sobie strzępić język i mówić, że powinien tu być ze mną także mój syn Jezus, pragnę wszystkim przypomnieć, że podobno ja, on i Duch Święty jesteśmy jedną osobą w trzech osobach. Dziękuję. Przejdźmy zatem teraz do pierwszego punktu naszych obrad. Proszę państwa, sądzić będziemy dzisiaj pana Adolfa. Pana Adolf... Sławku, co tu pisze, bo ja nie widzę, co tu jest napisane. Hitlera. Ha, Hitlera. No tak, rzeczywiście, jest Hitlera, faktycznie. Adolfa Hitlera. Hitlera Adolfa sądzić będziemy dzisiaj. Dlatego właśnie poproszę teraz o odczytanie skróconego aktu oskarżenia. Oczywiście. Omamienie narodu niemieckiego. Zabójstwo pośrednie milionów ludzi w różnym wieku. Kobiet, mężczyzn oraz dzieci. Nienawiść rasowa. Niszczenie mienia. Obozy śmierci. Pożądanie rzeczy bliźniego swego. Mam tu na myśli inne kraje, oczywiście. Maniakalna rządza rządzenia nad światem i tak dalej. Za wyżej wymienione przewinienia przewidziane są następujące kary. Tak, ja bym chciał tutaj się wtrącić, bo przygotowałem sobie taki mały wykresik właśnie tych tortur. To jest B16 i C12. Między innymi gwałt analny nożem, obcinanie uszu, powiek oraz sutków, wbijanie na pal, łamanie kołem, wyrywanie paznokci, zębów oraz języka, miażdżenie stóp oraz jąder, spożywanie własnego kału oraz wymiocin. No to już, Sławku, myślę, że już. Wysłuchamy dziś m.in. zeznań świadka koronnego pani Ewy Braun oraz świadka postronnego Annie Frank. Najpierw jednak oddaję głos głównemu sędziemu. Adolfie, zanim przejdziemy dalej, muszę zadać ci jedno bardzo ważne pytanie. Czy żałujesz popełnionych za życia grzechów? Ja! Tak, ty. No ja pierdolę. Żałujesz? To kamień z serca. Boże, już myślałem, że będę ci musiał do piekła wysłać. No po prostu, alleluja, chwalmy Pana, że tak powiem. No i bardzo dobrze, proszę bardzo, w takim razie te wszystkie twoje winy, skoro żałujesz, zmazujemy. Mazu, tego już nie ma, to nas nie obowiązuje. Ja dziękuję wszystkim za dzisiejsze spotkanie. Jak mawiał mój dziadek, kto w porę żałuje, ten w niebie ucztuje, dokładnie. W takim razie ja dziękuję wszystkim bardzo za dzisiaj i zapraszam na wieczorne niespory, podczas których będziemy czcić mnie, dokładnie. Także dziękuję bardzo, do widzenia, do zobaczenia. To ze srania chwila, stop, halo. Co tu się dzieje? Sławku, właśnie wydałem wyrok i teraz idziemy do domu. Nie, poczekaj, bo ja chyba czegoś tutaj nie załapałem. Żebym tylko wiedział dokładnie, czego jestem właśnie świadkiem. Największy zbrodniarz w dziejach tej planety, człowiek z najbardziej bogatym CV mordu i zwyrodnienia, zostaje uniewinniony, bo jak cytuję, żałuje. No Sławku, no czytasz ze mnie jak z otwartej księgi. Dobra, to jeszcze tylko trzy słowa, dobra? Bo ja tutaj przygotowałem sobie taki mały spis mieszkańców moich tak zwanych piekieł. Pozwól, że przeczytam ci najpoważniejsze przewinienia ostatniej dekady, dobrze? Ale Sławku, ja nie wiem, czy jest potrzeba w tym momencie. Marcel, lat 35, obraził ojca, bo ten zdzielił matkę. George, lat 19, użył prezerwatywy. Helga skłamała mężowi odnośnie zakupów. Zbyszek pracował w Niedzielę i Trzech Króli. Ernest, no, mam czytać dalej? Bo tego jest naprawdę dużo. W czym oni są gorsi od niego? Sławku, przede wszystkim, no to... Oni nie żałowali. A jaką masz pewność, że on żałuje? No powiedział o tym przed chwilą, przecież Sławku, naucz się słuchać. Tak, czyli jak ja powiem, że żałuję tego, co było na początku stworzenia, to też mogę wrócić do nieba. No nie, Sławku, ty się masturbowałeś w niedzielę, więc... Dobra, nie było tematu. No ale o co ci chodzi? Kurde, nie wiem, może o to, że to jest jakieś rażąco niesprawiedliwe. Ale co jest niesprawiedliwe? Może ty po prostu jesteś zazdrosny? Rafał, o czym ty mówisz? Ten człowiek jest złem wcielonym. Zobacz, co właśnie dał twojemu aniołowi. No i bardzo dobrze, pięknie, suweniry zawsze są mile widziane. Ha, bo ty na poważnie mówisz teraz.
O Jezus Maria, dobra, wiesz co, to ja się z tego wypisuję, naprawdę. Sam se to prowadź, ja pojedę na Erasmusa do Hiszpanii, nie wiem, cokolwiek, pa. No ale Żławku! Ja nie będę pracował w takich warunkach, Rafał! To się kupy dupy nie trzyma! Przestań to zapisywać! Ile my się znamy, co? Wystarczyło, że ci koleś powiedział, że żałuje i idzie do nieba, jak gdyby nigdy nic, a ja się muszę użerać w piekle z bandą onanistów? Jeżeli stworzenie piekieł miało kiedykolwiek jakiś sens, to ten człowiek właśnie nim jest. Ale Sławku, każdy popełnia błędy i każdemu należy dać drugą szansę. To może dajmy mu szansę poczuć to, co czuły jego ofiary, może jakiś mały rewanż. Oj, to jest właśnie dokładnie to, to jesteś cały ty. Bo komuś się bardziej udało, to już trzeba mu zazdrościć, tak? Już trzeba mu źle życzyć. Chłopie, on zagazował 6 milionów ludzi. On? Tak? On sam? I to jest właśnie to, co wyciągasz z tych swoich filmów pornograficznych. Najlepiej zwalić na kogoś. Przestań, przestań, to, że masz szlaban od żony na oglądanie pornosów, jeszcze nie dajesz... Ja się przynajmniej notorycznie nie spóźniam na zebrania. O, no to szambo wyjebało, zajebiście, bardzo proszę, dawaj, dawaj. Proszę bardzo, ja mogę rozmawiać, proszę bardzo. Ty lepiej zobacz, co on robi. No i bardzo dobrze, zaprzyjaźnili się. Dobra, wiesz co, to mi wystarczyło, naprawdę, stary. Fajnie, fajnie, powodzenia, trzymajcie się. Naprawdę, Basiu, to był zaszczyt z tobą pracować. Ten zakład upadnie bez ciebie. Trzymaj się, pozdrów syna, pa. No ale, Sławku! Adolfie, to był trochę taki żart, bo ja bym cię absolutnie do nieba nigdy nie wpuścił. Aczkolwiek mogę mieć dla ciebie ciekawą ofertę pracy. Sławku, no ja cię przepraszam najmocniej, ale z tym cymbałem to tam się po prostu nie da. No przecież to jest jakieś skalenie boskie to, co tam się dzieje. Ja cały czas proszę, ja ciebie dostaję skargi od tych biednych potępionych, że tam na dole to jest jakiś sajgon kompletnie. Sławeczku, ja rozumiem, poróżniła nas różnica zdań, ja rozumiem, ja sobie zdaję z tego sprawę, wyszło jak wyszło. Wiem też, że masz teraz jakby o wiele lepszą, bardziej płatną pracę w międzynarodowej korporacji i ja też to rozumiem, ale Sławku, no przecież no miej ty chłopie Boga w sercu, no przecież życie nie po to tylko jest, by brać. No przecież dogadamy się jakoś w kwestii tej stawki, to na pewno będzie, wiesz, o wiele wyżej niż było, no. No, Sławeczku, czyli co, ja mogę na ciebie liczyć, jakby wrócisz do domu? Nie.